Rada Powiatowa SLD w Kłodzku zorganizowała drugą otwartą debatę społeczną dotyczącą problemów ziemi kłodzkiej, która skierowana była do mieszkańców ziemi kłodzkiej zainteresowanych jej przyszłością. Debata odbyła się w kawiarni Cynamonowa Cafe Club, na którą przyszła dość liczna grupa osób. Wśród zaproszonych gości był sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marek Dyduch, przewodniczący SLD w powiecie kłodzkim Kazimierz Drość. Prowadzącym debatę był Adam Łącki, wiceprzewodniczący SLD w powiecie kłodzkim. Dziękuję bardzo za przybycie tak liczne dzisiaj, bo to znaczy, że poważnie traktujemy tę dyskusję i próbujemy znaleźć jakieś rozwiązania. A więc pierwsza sprawa to rozmowa z mieszkańcami, kolejna rozmowa, bo tak jest podejście SLD w sytuacji, kiedy inne opcje tego jakoś tak nie czynią. Natomiast druga rzecz to szukanie konstruktywnych rozwiązań. Wśród wielu poruszanych spraw w debacie nie zabrakło tematu związanego z bezrobociem w powiecie kłodzkim. 25% bezrobocia to jest największa choroba ziemi kłodzkiej i musimy szukać jakichś rozwiązań. Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie nawet przy najmądrzejszych inicjatywach tego problemu rozwiązać sami. W związku z tym ziemia kłodzka i powiat kłodzki potrzebują wsparcia w polityce władz wojewódzkich i w polityce rządu. Potrzebujemy uruchomić inwestycje, potrzebujemy rozwinąć przedsiębiorczość, która tworzy miejsca pracy. Bez tego działalność Powiatowego Urzędu Pracy, który notabene ma przez ostatnie 2 lata 2 razy mniej środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na staże, doposażenie stanowisk pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej, bez tego nie pomożemy w rozwiązaniu tego problemu, a prawdę mówiąc w jego złagodzeniu, bo o pełnym rozwiązaniu nie może być mowy nawet w aktualnych realiach. Poruszane były również sprawy związane z inwestycjami i przedsiębiorczością. My teraz ten węgiel sprowadzamy z Niemiec, z innych krajów, a polski węgiel, który leży 140 milionów ton udekomontowanego, nie ma do dzisiaj wziąć. Dziwne się staje to, że Czechom opłaca się otwierać kopalnie już zlikwidowane. U nas jakoś nie, ale bez nagłośnienia, bez tego odzewu od was, od góry nie przebijemy się. I tu jest apel, żeby was zobowiązać do tego, żebyście o tym mówili i wrócić do miejsc pracy. A tu bezrobocie, jak było powiedziane, jest 25% w powiecie kłodzkim. Dziękuję bardzo. Ja postaram się co najważniejsze to nadmienić. Najtragiczniejszy wypadek to był 10 czerwca 1999. Wtedy zginęła matka z 6-letnim synem i kierowca z tira. Wtedy jeszcze ronda nie było. Następny wypadek miał miejsce 28 września 2007. Osobiście ten wypadek widziałem z redakcji. To było coś strasznego. Ja dostałem taką dawkę uderzeniową, że ten tir otarł się o autobus z dziećmi. Najwyższy czas, żeby zrobić tą szykanę z tym parkingiem, i sprawa będzie załatwiona. Ja w 90. latach, kiedy rozpoczynałam swoją firmę, dochodziło do zatrudnienia 15 osób. Dzisiaj moja firma zatrudnia 4 osoby. Pada rodzimy handel. Padają poszczególne sklepy na mieście. Proszę przejść, proszę zobaczyć, jak wyglądają sklepy. Pieniądze, które są z wielkiego handlu, są wyprowadzone z naszego kraju. Jak ma się tutaj rozwijać handel, jak ma się cokolwiek rozwijać, kiedy te pieniądze trafiają nie do Polski, tylko trafiają gdziekolwiek za granicę. Na pytania padające z sali odpowiadali zaproszeni goście. W 1993 roku, jak trzecim powodem zostaliśmy posłami, no, sytuacja była bardzo tragiczna. Właśnie wtedy zamykano kopalnię, myśmy odrzucili wtedy ten trend na lata, gdzie SLD rządziło. Potem drugie raz chciano zamknąć kopalnię, myśmy się też nie zgodzili. Dopiero w 2000 roku zamknięto, ale w Nowej Ludzie ludzie przez kilka lat, 6-8 lat mieli jeszcze pracę. Szanowni Państwo, bardzo miło jest się przywitać tutaj na ziemi kłodzkiej. I ja tak przysłuchiwałem się temu wszystkiemu, co mówiliście. I sam mam za sobą 10 lat bycia samorządowcem. Doskonale zdaję sobie sprawę, co to znaczy lokalny problem, który bez wsparcia krajowego, bez tego, co jest załatwiane na poziomie samorządu, parlamentu, rozporządzenia ministerialnego, nie jest w stanie być zrealizowany. I chyba dlatego się spotykamy tutaj na debacie. Ja chciałem na samym początku powiedzieć, że ja bardzo się cieszę,
dziękując za zaproszenie, że inicjatywa takiej rozmowy o lokalnej polityce, o lokalnych problemach, o tym wszystkim, co jest ważne, o drogach i wypadków, które są codziennością, można tak powiedzieć, bo jak słyszę, że to 4 miesiące zdarza się duży wypadek, to w zasadzie jest codzienność, aż po sprawy dotyczące wielkiego planowania turystyki, użytkowania wód termalnych, co jest pewnie perspektywą lat, jeżeli nie dziesięcioleci, to jestem przekonany, że to wszystko, co tutaj robicie, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrą inicjatywą i ja w imieniu swoim, Szkandera, przewodniczącego SLD, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować. Czym ta debata się zakończy? Czy tylko będziemy rozmawiać? Nie, debata kończy się poważnymi stanowiskami Zarządu Rady Powiatowej SLD, który wystosował stanowisko do premiera, do wicepremiera i ministra gospodarki, do marszałka województwa dolnośląskiego z wyraźnymi, konkretnymi postulatami wsparcia swoją polityką działalności funkcjonowania powiatu kłodzkiego o takim bezrobociu. Jest to taka sytuacja, że my przy tym bezrobociu powinniśmy mieć pewne preferencyjne traktowanie w polityce władz wojewódzkich i władz rządu. I tutaj też będzie pierwsze otwarcie w Polsce społecznego ogólnokrajowego ruchu FLA. Co to takiego jest? Tak, no pora odsłonić tajemnicę. Otóż jest to ruch, który nazywa się Front Likwidacji Absurdów. W Polsce jest tyle absurdów, można powiedzieć morze absurdów. Chcemy i chcę uruchomić taki portal społecznościowy. Właściwie on od dzisiaj będzie uruchomiony. Podam numer strony internetowej, na którą będzie można wejść i podać absurd. Te absurdy będą ogniskowane na tak zwanym topie 10, gdzie będziemy wybierać raz na miesiąc i w tygodniu 10 największych absurdów, jakie będą podawali internauci. Przy czym tutaj głosowanie będzie polegało tak. Jeden głos będzie się równał jedna pała. Im więcej pał, tym wyżej w rankingu tych absurdów będzie stał ten absurd i on będzie później publikowany. W ten sposób chcemy napiętnować to, co jest złe w Polsce i po prostu pałować absurdy. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.